Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, wbrew cenzurze. Dziś wtorek, zrozumieć by przeżyć. Dziś, jak się Państwo pewnie po tytule domyślacie, będziemy rozmawiać o tym temacie, który no, w Polsce stał się dość gorący, chociaż mam wrażenie, że komentujący go w tak zwanym establishmentowym przekazie są ślepi na jedno oko, co najmniej. Ale o tym już będę rozmawiał z moim gościem, natomiast ja jeszcze mam dla Państwa serdeczne zaproszenie do subskrybowania naszego kanału, do polubiania nas też w innych mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy to w Telegramie, czy na TikToku. Tam również dla Państwa jesteśmy. A moim i Państwa gościem będzie po raz kolejny na Wbrew Cenzurze dr Robert Potocki, tym razem jako bardziej geopolityk niż ukrainoznawca. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Miło mi ponownie gościć na Państwa kanale. Panie doktorze, rozmawialiśmy sobie poza anteną, właściwie tak żeśmy doszli do tego, żeby zrobić ten program, o tej ustawie, która w Polsce przeszła, nie wiem, w końcu już będzie nowelizowana, stała się przedmiotem też takich dyskusji międzynarodowych. No i właśnie też o tym wymiarze chciałbym porozmawiać oczywiście w kontekście polskim, bo rozumiem, że przeżyć zawsze jednak robimy o tym kontekście polskim. I zaczniemy sobie właśnie od tego, co to są te wpływy zagraniczne, bo my tutaj często o tym mówimy. Obecna formacja rządząca przedstawia się jako ta formacja, która rzekomo dba o polską suwerenność. Natomiast chciałbym, żebyśmy na Polskę popatrzyli jednak bardziej realistycznie, żebyśmy potrafili też ocenić ten nasz potencjał. I no właśnie, to jest moje pierwsze pytanie. Czy w ogóle państwo o wielkości i potencjale Polski, zarówno ludnościowym, gospodarczym, jakkolwiek sobie nie będziemy tego potencjału oceniać, może nawet militarnym, czy takie państwo może obyć się bez wpływów zagranicznych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie? To takie ogólne bardzo pytanie. Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim, kiedy mówimy o absolutnej suwerenności państwa narodowego, to ono w dzisiejszym zglobalizowanym świecie de facto nie istnieje. Wystarczy przywołać fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej czy NATO. Sama przynależność do tych organizacji, jak i każdej innej organizacji międzynarodowej, prowadzi do tego, że nasza suwerenność jest w pewien sposób ograniczona, co jest bardzo charakterystyczne. Ograniczamy suwerenność jakby na własne życzenie. Poza tym proszę pamiętać, że jest coś takiego w prawie unijnym jak suwerenność dzielona. To znaczy, że my jesteśmy podatni na wpływy innych, a inni są także podatni na wpływy nasze. Tu jest ta współzależność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy mówimy o wpływach zagranicznych na Polskę, to pierwsza rzecz, która jest bardzo nieostra i bardzo trudna do zdefiniowania, to określenie, co to są obce wpływy. Obce wpływy w kontekście rosyjskim, jeśli będziemy mówili, co one znaczą w praktyce też, bo obce wpływy mogą oznaczać na przykład to, że dostaje stypendium, jako naukowiec stypendium zagraniczne. Wpływem obcym może być to, że jakaś fundacja polska jest finansowana przez podmiot zagraniczny, a ta polska fundacja ma określony wpływ na polską politykę. Ewentualnie fundusze zagraniczne promują na terenie Polski pewnego rodzaju ideologie, instytucje, filozofie, które mogą być sprzeczne chociażby, nie wiem, z tradycją polską, z kulturą polską, czy nawet z polską racją stanu. To jest pojęcie bardzo nieostre i nieprecyzyjne. Tu możemy mówić o istnieniu jakichś wpływów politycznych, natomiast ich skala zaangażowania różnych państw w Polsce jest różna. A jeśli chodzi o Polskę, to pan zapomniał wspomnieć, że wpływy obce w Polsce dominują chociażby z racji naszego położenia międzynarodowego. Proszę pamiętać, że w kręgach geopolitycznych Polska uchodziła, czy uchodzi, za sworzeń geopolityczny. Jesteśmy ważni do pewnego stopnia na arenie międzynarodowej nie tylko z racji określonego średniego potencjału, ale także z uwagi na położenie. W kontekście wojny ukraińskiej jest to bardzo ważne. I wpływy obce w Polsce są faktem. Możemy tylko dyskutować, jakich państw, gdzie i co z tego wynika. Do tego sobie oczywiście jeszcze dojdziemy, dlaczego to się tak bardzo rozróżnia
w tej debacie. Natomiast, no właśnie, trochę już tutaj pan doktor o to zahaczył. A czy czasami sam kształt polskiej polityki, znaczy właśnie tych polityków, którzy dzisiaj o tych obcych wpływach mówią, mówią o tej suwerenności, czy czasem on nie jest już zdeterminowany tymi obcymi wpływami? Bo ja przecież, no pragnę zauważyć, że większość elit polskich, i ja tego wcale w tym kontekście nie mówię jako zarzut, no ale to są jednak elity kompradorskie, które swoją pozycję polityczną jednak zawdzięczają w dużej mierze właśnie tym zagranicznym, w tym wypadku zachodnim, amerykańskim wpływom. Przecież jeżeli sobie przeanalizujemy, no choćby Solidarność, prawda, o której wszyscy wiedzą, że była przecież finansowana przez Stany Zjednoczone tam za pomocą różnych metod. Jeżeli sobie weźmiemy, nie wiem, przeanalizujemy Platformę Obywatelską i jej te wcześniejsze formacje, które tam no, w końcu wyewoluowały w tą obecną Platformę Obywatelską, no to przecież tam też była współpraca, nie wiem, choćby z niemieckimi fundacjami, prawda? No gdzieś trudno zauważyć, nie wiem, też żeby nie było, bo tutaj zawsze trzeba jednak to, ten równoważnik postawić, no popatrzmy sobie choćby na prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, z których no też masa właśnie była na tych szkoleniach, o których pan doktor wspomniał, choćby w Departamencie Stanu USA. No przecież nie możemy chyba postawić tezy, że polska scena polityczna istnieje jakoby w oderwaniu od tych zagranicznych wpływów i ma dlatego mandat, żeby je badać w przypadku konkurencyjnych sił. Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że polska scena polityczna jest zdominowana i do pewnego stopnia obce podmioty wpływają na naszą scenę. To nie ulega dyskusji, można mówić tylko o zakresie, zakresie wpływów poszczególnych mocarstw. To jest pierwsza uwaga. Drugie, zacznę troszeczkę przewrotnie, panie redaktorze. Proszę zwrócić uwagę, jak włączymy nasze media, to okaże się w praktyce, że Polska jest rządząca przez partię, która jest jakby wasalem podmiotu zagranicznego. I w zależności od opcji możemy mówić o wasalizacji albo na rzecz Stanów Zjednoczonych, albo na rzecz Rosji. Proszę zwrócić uwagę. Z drugiej strony, jeśli chodzi o opozycję, jest ten sam zarzut. Albo mówimy o totalnej opozycji, która bierze pieniądze albo z Berlina, albo z Brukseli, albo w Moskwy. W zależności od punktu widzenia. Proszę na to zwrócić uwagę. Jak troszeczkę też zorganizuję. Jeżeli to złożymy jakąś całość, to może się okazać, że w Polsce w Sejmie dominują agenci różnych wywiadów, premier, przywódcy głównych partii są powiązani z obcymi podmiotami, zaczynając od prezydenta, premiera, członka opozycji i tak dalej. Jeżeli będziemy w ten sposób się obrzucali, no to dojdziemy do nonsensu. Ale faktem jest, że pewne wpływy zagraniczne możemy odnotowywać. I tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę, że Polska jest elementem części gry w tej chwili między Stanami, Chinami, Rosją w kontekście ukraińskim i toczy się tu określona gra Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, do pewnego stopnia też Ukrainy. Proszę zwrócić uwagę, mówił pan o elitach kompradorskich. W politologii istnieje takie pojęcie jak suzerenizacja. Mamy do czynienia współcześnie w przypadku Polski z suzerenizacją tego kraju. To pojęcie odwołuje się do średniowiecznego pojęcia suzerena. Nie wiem, czy to trzeba wyjaśniać, czy też nie. Ale w dwóch zdaniach można jak najbardziej. Że w tym kontekście oznacza to, że suzerenem w ujęciu historycznym, zwierzchnikiem Polski jest określone mocarstwo. Proszę zwrócić uwagę, że ogromne wpływy na terenie Polski odgrywają Stany Zjednoczone, które posiadają w pewnych kwestiach głos decydujący. To samo dotyczy chociażby Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, ile aktów prawnych polityki wewnętrznej stanowi konsekwencje przepisów unijnych. Zacznijmy od tego. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak Departament Stanu i Stany Zjednoczone reagują na pewne poczynania Polski na arenie międzynarodowej, czy chociażby w kontekście wydarzeń wojennych na Ukrainie, czy w kontekście chociażby tej ustawy o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. No właśnie. Jak reagują podmioty międzynarodowe? To nie wynika tylko z tego, że
te podmioty są zainteresowane badaniem w Polsce czy orzekaniem o stanie praworządności, ale też takie komisje mogą z punktu widzenia tych państw do pewnego stopnia okazać się niejednoznaczne. Niejednoznaczne i przy okazji mogą wyjść na jaw pewne sprawy, które są podmiotem tajnej dyplomacji albo zakulisowej dyplomacji po prostu. No, w tym wypadku to chyba nawet nie zakulisowej, bo ta reakcja z Departamentu Stanu USA była dość otwarta, Była prawda? jednoznaczna. Też inną rzeczą jest udział różnego rodzaju fundacji amerykańskich, niemieckich i kiedyś rosyjskich fundacji, które sponsorowały czy sponsorują polskie fundacje, które są emanacją poszczególnych ugrupowań politycznych bądź konkretnych osób. Tak, Weźmy na to zdecydowanie. pod uwagę. Pod tym względem wiodą fundacje amerykańskie i niemieckie. To jest dzięki temu pośrednio ma się wpływ na kształt i treść polskiej polityki. Właśnie sobie do tego teraz też dojdziemy, do tej Rosji nieszczęsnej tutaj w tym kontekście. Mówimy, no chociaż ja jeszcze sobie pozwolę takie dowcipne podsumowanie, które ukradnę mojemu koledze Konradowi Rękasowi, który jeżeli nas ogląda, to go serdecznie pozdrawiam, że z tą Komisją do Spraw Wpływów Rosyjskich to jest tak, że tak można to podsumować, że Komisje do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich rozbiły wpływy amerykańskie. No tak, to akurat nam wyszło. No ale właśnie, mówimy tutaj o badaniu wpływów rosyjskich. Wiadomo, jaka też jest w Polsce narracja. To znaczy ten wstęp, który sobie tutaj wykonaliśmy, no każdy z tych establishmentowych głosów podsumowałby to w ten sposób, że no tak, ale słuchajcie, przecież wpływy amerykańskie i niemieckie są w porządku, a wpływy rosyjskie są niezgodne z polską racją stanu. I ja to chciałbym, panie doktorze, trochę, że tak powiem, podrapać, ugryźć to zagadnienie. Znaczy, na ile my faktycznie mamy jakąś sprzeczność interesów polskich z interesami Federacji Rosyjskiej, tylko bez tego kontekstu międzynarodowego. O co mi chodzi? Czy naszą sprzeczność tymczasowo, bo no, chyba teraz ją akurat możemy zauważyć, w relacjach z Moskwą nie wyznacza właśnie to, że jesteśmy członkami wielu inicjatyw Zachodu, że jesteśmy nawet wręcz awangardą czasami tych interesów Zachodu, no ale przecież to wynika z obranej drogi geopolitycznej przez kolejne polskie rządy, a nie z żywotnych polskich interesów narodowych. Zgoda, ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że bycie częścią Zachodu nie oznacza automatycznie, że musimy być antyrosyjscy bądź prorosyjscy. To jest jedna uwaga. Druga rzecz. Będę trzymał się pewnych rzeczy i zadawał takie pytania. Jeżeli mówimy o Rosji, pierwsze pytanie, pytanie, na które nie ma dosyć odpowiedzi. Co to są wpływy rosyjskie w Polsce? Co to są? Czy jak dostanę stypendium Gazpromu, stypendium naukowe, to są wpływy destrukcyjne, czy nie? Czy jak dostanę zaproszenie do ambasady rosyjskiej, czy jak pójdę na przyjęcie do ambasady, czy jak udzielę wywiadu, to są wpływy rosyjskie i to jeszcze w kontekście negatywnym. Druga rzecz, co to jest działanie na szkodę interesów Rzeczpospolitej Polskiej? Czy mówiąc, że jestem za porozumieniem z Rosją, w cudzysłowie, oznacza to, że działam na szkodę interesów czy racji stanu Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę, ale rzecz najważniejsza, kto ma o tym decydować? To jest tak jakby wstęp do tego, co media nazwały już Lex Tusk. Ale jeżeli chodzi o sprzeczności polsko-rosyjskie, zacznę troszeczkę przewrotnie. Panie redaktorze, jak pracowałem na uniwersytecie, studentom powtarzałem maksymę, która wynikała jakby z pewnych doświadczeń historycznych. Normalne stosunki polsko-rosyjskie to są i były stosunki złe. Dlaczego? Przede wszystkim proszę wziąć pod uwagę pewne różnice kulturowe, geopolityczne, historyczne, aspiracje obu państw. Proszę zwrócić uwagę, że Polska ma czy miała w sensie historycznym i być może będzie miała aspiracje mocarstwowe. Z drugiej strony jest Rosja i na terenach Ukrainy, Białorusi, krajów bałtyckich następuje zderzenie interesów. Proszę zwrócić uwagę, że
mamy pewne ciągłości historyczne, które prowadzą do zadryz obu stron. Przykładowo, Rosjanie nie mogą nam darować, że 2 razy byliśmy w Moskwie na początku XVII wieku i z Napoleonem w 1812 roku. Z drugiej strony kwestia zaboru, kwestia, proszę Państwa, emancypacji Ukrainy i Białorusi. To weźmy pod uwagę. Co można powiedzieć dzisiaj? Między nami jest wiele animozji, ale to nie oznacza to, że nie powinniśmy szukać porozumienia i dialogu z Rosją. Proszę zwrócić uwagę, polska racja stanu w wydaniu ekipy rządzącej zwraca uwagę, że jak wojna dobiegnie końca, należy zbudować system bezpieczeństwa europejskiego bez udziału Rosji. Jakie będą tego konsekwencje? Stawiam znak zapytania. A ja twierdzę, że w pewnym momencie ta wojna się zakończy. Ja nie rozstrzygam, w którą stronę ta wojna pójdzie, jak ona się zakończy, kto wygra, kto przegra i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba zbudować nowy porządek europejskiego bezpieczeństwa właśnie z udziałem Rosji. Dlaczego? Po to, żeby móc skanalizować w przyszłości następne konflikty. Konflikty, nie tylko konflikt rosyjsko-ukraiński, ale też następne konflikty, bo u nas się pojawia narracja, że nam grozi Rosja, ale z perspektywy rosyjskiej oni także czują się zagrożeni. My mamy prawo do bezpieczeństwa, ale oni także. To oznacza, że musimy uwzględnić zarówno polski, amerykański, ogólnoeuropejski, jak i rosyjski punkt widzenia. Poza tym pamiętajmy o tym, że żyjemy w epoce współzależności i izolacja Rosji na dłuższą metę nikomu się nie opłaca. Tym bardziej z jej zasobami, prawda? Ale to się cieszę, bo pan doktor trochę z drugiej strony, ale doszedł do tego wniosku, do którego ja już też się tak pochwalę, może trochę nieskromnie, że doszedłem. To znaczy, że nasza sprzeczność, mówię o polskich narodowych interesach z Rosją, wynikała zawsze z tego, że rościliśmy sobie jakieś tam pretensje do terytoriów na wschód od Bugu, gdzie już zamieszkiwała ta ludność. Czy rosyjskojęzyczna, czy przynależna do tej historycznej Rusi. No w każdym razie, w momencie, kiedy zwróciliśmy się na zachód i przekształciliśmy się z imperium w państwo narodowe, no to ta sprzeczność w naszych interesach z Rosją znikła. To pewnie jest też temat na bardzo długą dyskusję, no ale samo to, że pan doktor zauważył, no właśnie, bo to też jest często poruszane, a przecież to jest to, czego Rosjanie się domagają od Europy i w ogóle od tak zwanego wolnego świata, żeby uwzględniać ich w architekturze bezpieczeństwa, no to jest klucz do trwałego pokoju w tym regionie, no i przecież w tym regionie, w którym przecież Polska właśnie się znajduje. Natomiast, no faktycznie, no dzisiaj w tej debacie właśnie próbuje się tą Rosję jakby całkowicie wykluczyć i to przyszłościowo wykluczać. A przecież architektura bezpieczeństwa stworzona bez jednego z głównych, ewentualnych jej architektów, no jest praktycznie proszeniem się o kolejną wojnę. A o tym już, jak wygląda ta komisja, bo już też trochę na to wdepnęliśmy. Porozmawiamy w drugiej części. Proszę Państwa i Panie Doktorze, jak tak sobie analizowaliśmy, o co chodzi z tą komisją, to tutaj się pojawiało taka wątpliwość prawna. Myślę, że to wielu też obserwatorów zauważyło. Natomiast ona jest historycznie, ona jest w zasadzie dowcipna, bo problem polega na tym, że ta komisja dostałaby, no bo mówię, no nie wiemy jeszcze, jaki będzie ostatecznie jej los, ale takie uprawnienia, no typu stalinowskiego, to znaczy ona będzie z jednej strony i prokuratorem, bo przecież będzie mogła wszczynać sprawę przeciwko komuś, i sędzią, bo będzie decydować o tym, żeby ukarać kogoś w jakikolwiek sposób, w zależności od tego, jak się to oczywiście jeszcze rozwinie. I to, no, proszę Państwa, jakie to będą kary? Znaczy zakaz zajmowania stanowisk, i to drogą decyzji administracyjnej. Nie wszyscy też muszą się znać na prawie, ja to doskonale rozumiem. Natomiast no, w Polsce istnieje szereg oczywiście decyzji administracyjnych, no ale nie dotyczy on tych praw obywatelskich, które są prawami typowo wyborczymi. I do tego właśnie zmierzam, że z jednej strony ta komisja miała zwalczać tam te rzekome i mniej lub bardziej szkodliwe wpływy rosyjskie, a tymczasem oparła się na importowanej ze wschodu
metodzie, no przynajmniej według tego, co się mówi, prawda, o stalinizmie, no bo to między innymi z tym stalinizm kojarzymy, prawda? To znaczy, panie redaktorze, tutaj, jeśli chodzi o te skojarzenia, to mogą być różne. Zacznijmy od inkwizycji, sądu kapturowego. Gdzieś tam wyczytałem, że to jest nawiązanie do apartheidu, do ustaw norymberskich. Tu porównanie jest bez liku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przede wszystkim zwróć uwagę, że ta ustawa, która została nazwana w mediach głównego nurtu Lex Tusk, jest fragmentem większej całości. Całości, którą można nazwać państwem nadzoru. Proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze ustawa wpisuje się w pewien system prawny, który konstruuje PiS, który oznacza się zarządzaniem przez konflikt. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że po 11 września, po tym zamachu terrorystycznym, pojawił się taki dylemat: bezpieczeństwo czy wolność? I teraz w Polsce, generalnie na Zachodzie, mamy przegięcie wskazówki w kierunku bezpieczeństwa. Państwo oficjalnie stara się nam, w cudzysłowie, zapewnić bezpieczeństwo. Proszę na to zwrócić uwagę. W związku z tym jest Lex Tusk, bo trzeba chronić Polskę przed obcą agenturą. Jest coś, co u Państwa w programie zostało nazwane Lex Piskorski. Coś, co ma chronić nas przed dezinformacją, szpiegostwem i tak dalej. Ale jak zaczniemy przeglądać system prawny, który w cudzysłowie zreformował PiS, to okaże się, że zmierzamy ku temu, co wcześniej nazwałem państwo nadzoru. Państwo próbuje ingerować jak najdalej i w życie prywatne, publiczne obywateli, i państwo, a szczególnie ekipa rządząca, próbuje sterować czy nawet manipulować przestrzenią publiczną. Przestrzenią publiczną, przy okazji stygmatyzując określonych polityków z określonej opcji. Proszę zwrócić uwagę, to co mówiłem na początku swojej wypowiedzi, najczęstszym epitetem powtarzanym wobec polityków jest epitet, że jest ruską onucą albo agentem Putina. Na to proszę zwrócić uwagę. Stąd bardzo ważny jest kontekst czy umiejscowienie całej ustawy. Podkreślam, jest to fragment większej całości. To nie jest wypadek z osobna. I co jest ważne, ta ustawa, Lex Tusk, wpisuje się w polskie dylematy i problemy z praworządnością, a przede wszystkim także w niedawny, sprzed kilku dni, wyrok TSUE w sprawie praworządności. Proszę na to zwrócić uwagę. Mamy problemy z praworządnością, a większość mediów głównego nurtu, ośrodki zagraniczne, środowiska prawnicze, akademickie mówią o tym, że to prawo, które uchwalono, jest, mówiąc tak troszeczkę banalnie, po prostu źle napisane. I to chyba zostało dostrzeżone. No właśnie, teraz pytanie. Najpierw zadam pytanie, później trochę rozwinę. Jakie wpływy zagraniczne, bo rozumiem, że nie rosyjskie, a może rosyjskie, zadecydowały o tym, że prezydent Duda kilka dni po tym, jak, pamiętacie Państwo tą scenę, no, podpisywał tą ustawę taki jak zwykle dumny, napuszony, nabzdyczony, prawda, z takim uniesieniem patriotycznym, że będzie trzeba zwalczać te rosyjskie wpływy, a po chwili się z tego wycofuje, składa nowelizację, staje się w takim centrum zainteresowania. No i też Polska, to już pan doktor wspomniał, Polska staje się w centrum zainteresowania tego świata zachodniego, do którego na siłę chce się zapisać i co więcej, którego chciałaby być awangardą, ale no właśnie, poprzez tego rodzaju kroki. Bo zwracam uwagę, że no nawet jak już się afera rozwinęła, nawet jak już tam prezydent trochę sfolgował, jak już tam odbył się ten marsz też 4 czerwca, jako poniekąd reakcja na to Lex Tusk, no to politycy partii rządzącej nawet pozwalali sobie na takie teksty, że a, to nie, nie, to właśnie teraz nawet w Niemczech też powinna powstać taka komisja jak u nas. Czyli rozumie pan doktor, że to jest pewnego rodzaju absurd, bo my, przynajmniej no, rządząca formacja, ona by się chciała zapisać do tego świata zachodniego, nie rozumiejąc, czym w istocie ten świat zachodni jest. No to tak z tego wychodzi. I mało tego, to ten świat zachodni
że już tak się ogólnym pojęciem posługuje, musi tą polską władzę co jakiś czas upominać, że nie, 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 to nie tędy, kochani. Panie redaktorze, wejdę trochę w polemikę z panem. Uważam, że jesteśmy częścią Zachodu. Problem polega na tym, że nasi politycy uważają, że zawsze mają rację. To jest ta zasada. Druga rzecz, mają prawo pouczać inne mocarstwa, inne państwa. Racja jest zawsze po naszej stronie, nawet kiedy fakty nam przeczą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że to prawo tak ogólnikowe, tak wieloznaczne wywołało automatyczny odruch czy zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. Ale proszę zwrócić uwagę, nie chodzi to tylko też o obronę praworządności jako takiej w znaczeniu zachodnioeuropejskim, ale także o to, żeby Polska nie stała się widownią kolejnej bijatyki politycznej, którą nazywamy wojną polsko-polską. Stany Zjednoczone potrzebują w Polsce spokoju, aby Polska mogła być dalej takiego rodzaju zapleczem geopolitycznym, wojskowym, militarnym dla walczących Ukrainy. Oni potrzebują tu spokoju. Unia Europejska mówi w zasadzie tym samym głosem. Dlaczego? Dlatego, że ta wojna polsko-polska może sparaliżować kompletnie życie wewnętrzne. Poza tym wydaje mi się, że to prawo powstało na konkretne zamówienie polityczne. I to jest pewnego rodzaju instrument, który ma być takim biczem, który ma dyscyplinować bądź karać polityków. Bo można postrzegać tą ustawę z różnych punktów widzenia. Pomijając kwestię, że no, jest nieścisła, że łamie prawa konstytucyjne. No, to jest właśnie moje ostatnie pytanie, które chciałem zadać, bo załóżmy, że to wszystko w końcu jakoś tam przechodzi i ta komisja powstaje, ona sobie działa, wydaje sobie te decyzje administracyjne. Tylko pytanie powstaje, czy to czasem nie jest precedens? Ja wiem, że w Polsce nie mamy precedensów, no ale przynajmniej w tym sensie publicystycznym precedens, który kolejne rządy, w zależności od zwrotu sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na sytuację wewnętrzną w Polsce, mogą wykorzystać do zwalczania swoich przeciwników politycznych, na przykład posługując się no, tą samą retoryką, tylko wobec wpływów na przykład z jakiegoś innego kraju. No, wyobraźmy sobie sytuację, w której powstaje komisja do spraw badania na przykład wpływów niemieckich i wszyscy, którzy gdzieś tam współpracowali z niemieckimi fundacjami, a to podejrzewam, że będzie połowa tej sceny w takim czy innym okresie, w takim czy innym wymiarze, mogą dostać decyzję administracyjną zakaz kandydowania na 10 lat. A może wpływy amerykańskie, jak zbadamy, to pewnie druga połowa polskiej sceny politycznej by na takiej podstawie odleciała. No właśnie, no dlaczego badać tylko rosyjskie? Może zbadajmy wszystkie wpływy, zaraz się okaże, że rządzić może tylko Krzysztof Konanowicz. A wyobraźmy sobie taki scenariusz, że ta komisja funkcjonuje po wyborach, a PiS przegrywa wybory. I co? I wtedy to narzędzie może być użyte przeciwko jej twórcom. Czy komisja do spraw wpływów rosyjskich powinna powstać? Być może tak, ale ona wymaga bardzo precyzyjnych przepisów, jednoznacznych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Muszą być jasne kryteria jej działania i sankcji. Człowiek, który zostanie przed komisją, musi mieć prawo do obrony, dobrego imienia i musi mieć pokazaną całą ścieżkę odwoławczą w przypadku, gdy uważa, że został skrzywdzony. Następna rzecz. Komisja nie może być bezkarna. Proszę zwrócić uwagę, że ta komisja może wywołać nie tylko bajzel prawny, ale określone konsekwencje, jeśli chodzi o tajemnicę Rzeczpospolitej. Dlaczego? Kto ma być członkiem tej komisji? W zasadzie nie wiem. To znaczy, ludzie bez certyfikatów bezpieczeństwa mogą siadać, a w konsekwencji mogą żądać dostępu do każdej tajemnicy państwowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Instytucje, które są przeznaczone do ścigania obcych wpływów, jak na przykład kontrwywiad, działają w oparciu o określone procedury, prawda? Tutaj
Nie znamy tych procedur. Mało tego, członkowie tych komisji tą swoją wiedzą będą się mogli dzielić z mediami. Co to znaczy? To znaczy, że jest duże potencjalne ryzyko przecieków tajemnic państwowych. A Transparentny. jeżeli ten członek komisji jest bezkarny, to on może chlapać językiem. Mało tego, nie tylko zdradzać tajemnice państwowe, ale też może oskarżać, wiedząc o tym, że nie można wytoczyć mu procesu powództwa cywilnego, ponieważ jest bezkarny. Ta ustawa rzeczywiście to gwarantowała. Cóż, ja czekam z niecierpliwością, bardzo chętnie się zgłoszę jako na ochotnika, jako pierwszy świadek do tej komisji. Tak humorystycznie trochę rzecz ujmując, no bo chyba inaczej się nie da, proszę Państwa, takiego bubla. Panie redaktorze, wejdę w słowo jeszcze. Proszę, Wyobrażam proszę. Sobie scenariusz, taki pół żartem, że PiS przegrywa wybory i pierwszą osobą, która staje przed komisją, jest minister Antoni Macierewicz. No tak, bo też w Polsce debata wygląda tak, że z jednej strony według formacji obecnie rządzącej rosyjskim wpływem jest spacer Tuska z Władimirem Putinem na molo, prawda? A z drugiej strony, w narracji właśnie tej liberalnej, koncesjonowanej opozycji, rosyjskim wpływem jest przemówienie Jarosława Kaczyńskiego do Rosjan. No i tak można mnożyć w nieskończoność. Ale ja powiem takie jedno zdanie na sam koniec już, proszę Państwa, że to jest wszystko oparte o pewnego rodzaju absurd, bo nie możemy oczekiwać w jakiejkolwiek konfiguracji, żeby między Polską a Rosją, dwoma największymi słowiańskimi narodami, sąsiadującymi ze sobą od lat, żeby w zasadzie od samych swoich narodzin, żeby między nimi nie dochodziło do żadnych interakcji, które można później określać jako wpływy tej czy drugiej strony. Gdybyśmy mieli choć trochę, ta wasza scena polityczna, gdyby miała choć trochę oleju w głowie, to po prostu by to rozumiała i na tym nie grała. Z Rosją będziemy się ścierać. Problem polega na tym, żeby te starcia określały pewne cywilizowane i dyplomatyczne formy. Żebyśmy nie musieli się wyzywać, skakać do gardeł, tylko próbować budować powiązania w sferach, w których się gadamy, w których rozumiemy i tak dalej. I po drodze małymi kroczkami wyjaśniać kwestie sporne. Myślę, że polityka małych kroczków w relacjach polsko-rosyjskich to jest akurat to, czego nam brakuje. Poczekajmy, aż się wojna skończy i mówię, powolutku, metodycznie, kroczek po kroczku. Zdecydowanie tak. Jeszcze raz dziękuję. Doktor Robert Potocki, geopolityk, był moim Państwa gościem. Dziękuję. Do widzenia. A ja zapraszam Państwa na kolejne nagrania na Wbrew Cenzurze. Żegna się Tomasz Jankowski. Czekam na Wasze subskrypcje. Czekam na Wasze polubienia. Udostępniajcie ten materiał, gdzie tylko możecie. Do zobaczenia.